No to witamy na naszym kanale. Mikrofony w perspektywie mnie i Michała już bardzo dobrze znacie. To będzie odcinek. O czym tak właściwie? Taki luźniejszy, myślę. Pogadamy mhm. sobie o Polsce za naszego dzieciństwa, tak naprawdę. I Polsce dzisiaj. Co się zmieniło? Oprócz, wiadomo, takich najbardziej podstawowych spraw, jak to, że nie wiem, gdzieś jest nowa droga albo coś. Także pogadamy po prostu o Polsce kiedyś, a Polsce dzisiaj, nie? No pod zresztą... kątem zjawisk społecznych. Na pewno to będzie troszeczkę mówione o gospodarce, bo tak naprawdę to się najwięcej zmieni, zmieni, zmieniało z, z czasem. Mhm. No i mm, może też gospodarstwa, nie tylko gospodarstwa, ale może rozwój w, temat, w dziedzinie edukacji. Może też coś tam się pozmieniało, ale na naszym głównym tematem raczej będzie praca i gospodarka, tak myślę, jak tak patrzę na przestrzeni lat. W sumie też troszeczkę poglądy polityczne i polityka w tym, na, w tym się obija, no bo to też się mam trzęsienie ziemi w domu, przepraszam, i, i to się zmienia też na przestrzeni lat. Tradycyjnie ty mhm. ale ale zacznijmy od, od ciebie, od jakiego tematu byśmy zaczęli, jeżeli mówimy na o Polsce cie... kiedyś, a dziś? Wiesz co, ja myślę, że powinniśmy zacząć od tematu, który mogliśmy zaobserwować jako dzieci, czyli e, zmiany społeczne. Ty jesteś rocznik, przypomnij, który, widzam? Ja jestem 04. Ja jestem 00, 00 końcówka. E, to, co ja jeszcze mogę powiedzieć o sobie, że mimo tego, że mieszkałem przez większość życia w Gdańsku, mhm. e, choć pochodzę z Lubelszczyzny, to ja pamiętam taką Polskę, nazwijmy to... Postkomunistyczną jeszcze. To znaczy, zmieniło się godło, być może w wielu sprawach tam się poprawiło urzędowo, infrastrukturowo i tak dalej. Ale co do zasady, mentalność ludzi była dalej postkomunistyczna. I to się odbijało też na, na mnie i na moich rówieśnikach. Jakie my muzyki słuchaliśmy w, tak, w tamtym czasie? Przykładowo, nie wiem, hity typu Policeman czy Grupson były na porządku dziennym. A to z kolei traktowało o. Nieufności do władzy, o takim ulicznym buncie nie? i takim środowisku blokowym. Ty Dziś... wspomnieć też o Jacku Kaczmarskim, bo on też prowadził tak. taką muzykę, która była z mm, takim podusze, łącznikiem. Po, łącz, łącznikiem między społecznością a wiarą, a duchem narodu, nie? Coś w tym stylu. Tak, tak. I to społeczeństwo, w którym ja dorastałem, to które pamiętam, było takie, że no na przykład, nie wiem, o homoseksualistach czy osobach niepełnosprawnych się nie rozmawiało. Nie to, że ich, ich się u mnie jakoś gnębiło, bo u mnie w rodzinie na przykład był homoseksualista, i jakby tylko myśmy wtedy wychodzili z założenia, że o sprawach czyichś prywatnych, łódkowych, obojętnie czy hetero, czy homo, się nie rozmawia. To był trochę taki temat tabu. Ja się nie pytałem, czy do kolegi w stylu, no, czy ty tam nie jesteś swoją dziewczyną, nie? Bo to by mogło być odebrane. No, ten kolega mógłby mi dać w mordę, za takie pytanie. A dzisiaj mam wrażenie, to jest moje oczywiście zdanie, jest niezły hype na takie rzeczy. Ktoś komuś przygadał, ktoś z kimś się bałamuci, ktoś się nie bałamuci, ktoś wącha, ktoś nie wącha. To. to te reguły, które dotychczas były w świecie celebrytów, zostały na dużo większy stopień przeniesione do zwykłego społeczeństwa. Jasne, że się plotkowało, jasne, że się obgadywało, ale ja mam wrażenie, że no na pewno nie na taką skalę i nie tak otwarcie jak, no jak też teraz. Też tematyka się od ob tego obgadywania tak. zmieniała na przestrzeni lat. No tak. Powiedzmy sobie tak wprost, o czym. Byśmy mogli rozmawiać ten 10-15, no 20 lat temu, no to jak już jeszcze mnie nie było i, i ciebie o czym mogli rozmawiać nasi. Mm, tak naprawdę koledzy teraz yy, można powiedzieć koledzy po fachu, <grych> Bo mhm. my tych starszych oczywiście też zapoznawaliśmy również i oni gdzieś tam pracują, sobie żyją, gdzieś kiedyś ich spotykamy tak po prostu. I o czym no tak. się wtedy rozmawiało? O, bo ten. Yy, bo ten ma biedę, ten nie ma biedy. Ten ma, u nas robią internet, a jemu nie robią ma, bo on jest troszeczkę głupszy, dlatego też w tym stylu. I w tych czasach myślę, że to jest troszeczkę naciągnięte, że w tym stylu, o, bo on lubi chłopców, on nie lubi, on, on nie lubi dziewczyn, on jest inny, tego powinniśmy zabić czy coś, ten w ogóle nie sprasuje do społeczeństwa. A osoby biedne stają, stają się takim, biedne i dzieci teraz stają się takim. Z sposobem na zarabianie, na zrobienie własnych wyświetleń, na podniesienie siebie do takiego szczebla, żebyśmy mogli na tych, na tych biednych bądź na dzieciach, które jeszcze nie są w pełni świadome, zarabiać po prostu, nie? To teraz gadamy o takich rzeczach. Tak, w sensie to też, też kiedyś było takie podejście w stylu, że ty musisz mieć żonę, musisz mieć dzieci, musisz mieć w cudzysłowie normalną pracę. I musisz mieć tą edukację. No, jobel na punkcie edukacji mam wrażenie dalej został: że musisz mieć te studia, bo jak nie, to jak to tak? Natomiast mam wrażenie, że już nie ma takiego parcia na, na to, żeby mieć żonę, dzieci. I to, wbrew pozorom, działa dobrze, bo coś, nie, nie, nie ma już takich czasami na wsi, się jeszcze można było spotkać, że próbowano wpatać kogoś z kimś. Żeby tylko wiesz, coś pykło, żeby tylko były żeby te. Nie żeby dzieci. ludzie nie gadali, że to jest. Tak, tak, silny, tak. Nie? właśnie, to jest słowo klucz, żeby ludzie nie gadali. Mm -hmm. I... Albo co ludzie I... powiedzą. No. Tak, tak. To są takie dwie rzeczy, które dominowały nasze życie codzienne, społeczne, nie? Ja mam wrażenie, że dzisiaj dzięki temu, że yy, nie ma takiego nacisku na te dzieci i na to wszystko, więcej osób się może na niechętnie decydować. Bo. Po jakimś, wiesz, był taki, była taka faza, gdzie wszyscy chcieli być tacy, takimi, wiesz, inżynierami, którzy są singlami, ewentualnie są w związkach, które nie, nie chcą się nazywać związkami i popijają sobie wegańskie late, nie? Taka moda z zachodu. A potem się okazuje, że ten styl życia na dłuższą metę nie jest dobry, bo zaraz nam runie system emerytalny, zaraz nie będzie nam kto miał szklanki tego wegańskiego latte podać. Na starość i ludzie zaczynają, przynajmniej w moim środowisku, rozumieć, że dzieci to nie jest tylko problem. Że to jest płaczący bachor, który ci przeszkadza imprezować. A w tych czasach dziecko to już jest produkt, tak naprawdę. Tak, ale też mam wrażenie, że samo podejście do tego, czy ktoś chce mieć te dzieci, się zmienia. Nie, że za komuny czy tam wcześniej to był taki nacisk, że ty musisz. Później był taki, była taka moda, że ty nie masz prawa wręcz. Tych dzieci mieć. Teraz z kolei znowu się wszystko normalizuje. Mam wrażenie, że, że właśnie ludzie sobie zaczynają, dobra, byliśmy skrajnie na lewo, byliśmy skrajnie na prawo, to teraz znajdźmy jakiś model po środku. Jakiś z centrum, nie? Tak, tak, żeby, żeby móc się po prostu dalej rozwijać. To samo z na przykład produktami. Że jak upadła komuna, to było takie przeświadczenie, że wszystko, co z zachodu jest lepsze, bo to jest z zachodu. Teraz już nie wszystko co z Niemiec jest super. I też chcemy mieć swoje, nie wiem, telefony, swoje restauracje, swoje sklepy, swoje apteki i tak dalej, nie? Mentalność mhm. ludzi w tym kierunku się też zmienia. Swoje rolnictwo i tak dalej. Więc. No i praca przede wszystkim. Te jeszcze do 2015 roku była taka sytuacja, że rynek pracy należał do pracodawcy. Normalnym było mówienie pracownikowi, jak nie ty, to 15 innych na twoje miejsce znajdę i, i mam cię gdzieś. Dzisiaj okazuje się, że mieliśmy taki boom gospodarczy przez chwilę i zaczęło być potrzebnych więcej rąk do pracy. Mhm. W cudzysłowie oczywiście, bo nie tylko rękoma się pracuje, ale było potrzeba więcej nie wiem, informatyków, inżynierów, a także specjalistów. O których też kiedyś zapomnieliśmy, bo znowu w latach 90. wszyscy szli na informatykę, ekologię, jakieś tam inne takie, a nikt nie chciał być. tak naprawdę, nie? Tak, tak. A nikt nie chciał być stolarzem, murarzem, tynkarzem i tak dalej. Dzisiaj znowu jest zapotrzebowanie też na tą drugą sferę życia, tą, którą do tej pory żeśmy gardzili, nie? Teraz, teraz jakby w tych czasach funkcjonuje nowo, now, nowoczesność, ale w sensie nowo, nowa technika, którą byśmy chcieli rozwijać, czy, czy pielęgnować tak naprawdę, żeby to nie podupadło. No, ludzie wybierają teraz takie kierunki po to, żeby um, iść dalej, żeby się dalej rozwijać. Czy, kiedy to ostatnio w sensie, słyszałeś od jakiegoś znajomego, że on by chciał zostać... Yy, z, nie wiem, cieślą na przykład. Otóż właśnie do tego dążę, że psucałem. Dlatego Ale to że... Nie jest tak często, jak ktoś mówi, że chce zostać informatykiem czy programistą, nie? Czy youtuberem. Yy, tylko, tak, tylko też kwestia jest tego, że zapotrzebowanie prędzej czy później wymusi na ludziach również takie doświadczenie, yy... bo może nie taką takie... pracę, nie? Takie zawody. Bo jeżeli chcesz mieć meble, to te meble z czegoś muszą być zrobione. Więc potrzeba specjalistów robiących meble. I ktoś może sobie, jeżeli nie ma za dużo miejsc tak pracy w tym zawodzie, a jest on potrzebny, to pensje będą wyższe. I ktoś, kto pracuje w takiej Ikei na przykład, czy. czy miał, mieć nie, obrażamy, tak, nie obrażamy tutaj żadnej firmy, ale ktoś, kto pracuje w sklepie, nie? sobie się, kurde, no. Ja na kasie to tam zarabiam minimalno, krajową, a ten co robi meble to zarabia tyle. To ja pójdę na tego meb... stolarza i będę robił meble i będę więcej zarabiał. Że też pensja po prostu dzisiaj kusi ludzi do tego, żeby pójść w to o którym on nawet nie myślał. Bo powiedzmy sobie tak wprost: yy, u nas funkcjonuje generalnie na świecie ta, taka zasada, że jak nie masz papierka, to nie będziesz miał yy, dobrej dobrej pracy czy dobrego stanowiska, co jest dla mnie bardzo takie dziwne, bo jak ja bym miał przyjmować yy, przyjmować do, do swojej firmy pracownika patrzyłbym na doświadczenie, bo to u mnie by się liczyło, to, to a może wiesz skończyć jakieś doktoraty, nie doktoraty, jakąś magisterkę. Jak gościu będzie ode mnie wymagał, żebym mu tyle tyle yy, płacić wynagrodzenia, aczkolwiek nie będzie robił tego co ja, co ja jako firma wymagam nie to wolę wziąć gościa który nie wiem dajmy skończył nawet tą zawodówkę bo każda szkoła nie, nie, nie jest zła są oczywiście wiesz po liceum masz tam maturę tak dalej po techniku masz technika po zawodówce masz jakiś tam odrębny zawód. No, ale jeżeli ma doświadczenie ta osoba, no to ja taką osobę z otwartymi ramionami, rękoma, nogami przyjmę, nie? Że to, że tak powiem. Bo to doświadczenie tak. to, to doświadczenie umiera już powoli. Teraz jak widzimy, większość ludzi chce mieć papierek po prostu dla własnej wygody. Tak, ale to jest też to, co rozmawialiśmy o polityce, nie? Co z tego, że ty jesteś magistrem filozofii, jak jesteś ministrem obrony? Jakby? Super, ale to wykształcenie jak się ma, do swojego aktualnego stanowiska I tak, i tak samo jest też dzisiaj, że po prostu ludzie zaczynają rozumieć, że sam papierek nie załatwi sprawy, po prostu, że też trzeba być w czymś dobrym, żeby być na rynku pracy, bo papierek nawet jeżeli jest wymagany, a w wielu zawodach jest wymagany, to możesz, no wielu znajomych takich spotkałem, tutaj na przykład pozdrawiam swojego kuzyna. Zaczął pracę w fabryce. Na mhm. początku pracował na taśmie. Na taśmie. Później gdzieś tam mu zaproponowali inne stanowisko, nieco wyższe. I on w międzyczasie poszedł na studia, wymagane do, do tego do jeszcze wyższego stanowiska. Za namową, jakby prawdopodobnie szefa, tak? Że, słuchaj. Bo ja tu potrzebuję kogoś o, takim, o takich kwalifikacjach. Ja już ciebie znam, widzę, że ty wiesz, z czym ta, z czym ta praca się wiąże. Tylko chcę, żebyś miał papierek. Mhm. I, ten, I ten mój kolega kuzyn, tak no, no, bo to jest bardzo bliska mi osoba, zaczął robić się studia i nieźle mu w tym idzie, nie? a wcześniej w kategorii, co ludzie powiedzą, Ojej, żeby on skończył to, to, to liceum, czy tam coś, i on nie ma tych studiów, no jak to tak, no co on będzie w życiu robił? I wszyscy już go na straty mogli spisywać, nie? Mhm. Więc to jest to. Ludzie widzą, że jeżeli masz człowieka, to i to nawet w wielkich firmach, masz człowieka z zapałem, masz człowieka, który już wie na czym polega ta praca, więc nie trzeba go wdrażać. Ja przede wszystkim lubi wykonywać tę swoją pracę. Tak, więc masz, masz człowieka, który już ogarnia to. I musi mieć tylko papierek, to papierek można dorobić. Że tak powiem. Więc to też się zmienia. No i też taka sytuacja. Kiedyś do tej przysłowiowej komuny, to człowiek w jednym zakładzie pracy spędzał lat kilkanaście albo i kilkadziesiąt. Albo i nawet całe życie zawodowe, tak? No są tacy Dzisiaj. ludzie, którzy poświęcają, tak na, poświęcają swoje życie do danej pracy, bo oni to po prostu kochają robić, nie? Tak, ale nie, mi chodzi o to, że za komuny, jak już dostałeś jakąś pracę, to się zazwyczaj jej trzymałeś. Bo w gruncie rzeczy, za komuny, z tego co zdążyłem wyczytać i nas się nasłuchać, to była taka sytuacja, że albo nie było pieniędzy na coś, albo były pieniądze, a nie było na co je wydać. Mhm. Więc zazwyczaj po prostu ludzie się trzymali jakiejś pracy, która im zapewniała byt, no bo dalej nie było potrzeby się w cudzysłowie rozwijać, bo nie, aż tak niewiele to, niewiele to zmieniało. Dzisiaj. Ludzie, jak pracują w jakimś zakładzie 5 lat, to już jest ło i to już jest długo, bo normalnym jest, że ja, potr ja mam coraz większe potrzeby, ja mam coraz większe wydatki, więc ja potrzebuję coraz większej pensji. Ja chcę iść do przodu. Mhm. I, i lu ludzie pracę zmieniają jak rękawiczki, zwłaszcza jeżeli mają taką możliwość i rynek pracy przestał być rynkiem pracodawcy, bo. Y to nie dzisiaj pracodawca grozi pracownikowi, że go zwolni. Tylko to pracownik grozi, że się zwolni, pójdzie do innej pracy, i pracodawca go próbuje zatrzymać. Jeżeli no, to jest pójdę do konkurencji obok, to jest najczęstsze zdaniem, tych, tak, tak myślenie. Tak, że to jest jakby pracodawca się boi, że a straci wykwalifikowanego pracownika, na którego poświęcił jakiś tam czas mhm. i będzie musiał cały proces zaczynać od nowa przy nowym pracowniku. Więc on woli zatrzymać tego, który już wie, co jest, co jest pięć. Więc zmienił się rynek pracy, zaczyna się zmieniać mentalność ludzi. I tu, co ciekawe, ja mam wrażenie, że mentalność ludzka zatacza koło. Mm -hmm. Bo z takiego, jak w latach 90. to wszyscy chcieli być takimi librałami, tacy cool, tacy jak na zachodzie. Teraz tacy jesteśmy, tacy bardziej zachodni niż sam Zachód. I ludzie zaczynają powoli wracać do tego, co znają. Bo się okazuje, że pies to w wca... Jak fajnie by nie było mieć psa, to pies to nie jest dziecko, to nie jest psiecko, czy jak to tam się teraz zwie, że pies ci nie wypracuje. Nie będzie pracował na twoją przyszłą emeryturę, tak? Że nie wszystko, co jest modne, jest też dobre. Mhm. I mam wrażenie, że tak jak kiedyś władza była komunistyczna. I skrajnie antyreligijna, to Polacy masowo szli do kościołów. Teraz władza gdzieś tam miała przez lata powiązania z religią, i nie mówię tu tylko o PiSie, bo umowę, dzięki któremu Kościół ma relację z państwem polskim, taką jaką ma, podpisał pan prezydent Kwaśniewski. Konkordat, tak zwany. Więc gdzieś tam władza mia, zaczęła mieć jakieś związki z religią, no to ludzie znowu są antykościelni. Ale. Znowu przychodzą nowe czasy, są im pompowane zielone łady, jakieś 57 tysięcy i przecinek 340 płcie. jakieś inne dziwne wymysły, których ludzie nie rozumieją, więc ich naturalnym odruchem zaczyna być powrót do tradycyjnego społeczeństwa, jakie znamy. Już to widać na przykład po poprawności politycznej, nie? Że kiedyś, tak, tak, nie możemy obrażać tych, tamtych, bo to, bo to tak nie powinno się robić. A dzisiaj, jak widzimy, że król Artur, czy nie wiem, pierwszy król Francji jest czarny, nie obrażam osób czarnoskórych, to widzimy, że to trochę zachodzi za daleko, nie? Że jakby nieobrażanie kogoś, a włożenie komuś w dupę, to są już dwie. Dwa różne schematy. I to widać na takich, właśnie małych rzeczach, jak produkcje filmowe, gdzie na siłę się wciska y, wo, jakieś wątki poprawne politycznie, nie wiem, żeby było wszystko z LGBT, żeby byli y, przedstawiciele wszystkich ras, wszystkich 140 płci, i ludziom się to nie podoba. Ludzie zaczynają to krytykować, że tam, gdzie jest to możliwe, i jest to akceptowalne, na przykład jakieś fikcyjne uniwersum, to okej. Okay. A tam, gdzie na siłę się wciska, to ludzie, ludzie się denerwują. No nie wiem, ja pamiętam taki serial The Last Kingdom, który uwielbiałem oglądać. On miał upadłe królestwo po, po naszemu. On miał pięć albo sześć świetnych sezonów, gdzie cały wątek kręcił się wokół tego, że główny bohater Utret próbował wrócić do swojego rodzinnego miasta, którym miał być tam rządzącym, do dobie jako tam lokalny szlachcic-zarządca. I on tam miał różne perypetie, różne przygody i cały serial o tym się kręcił. Że on robił wszystko z myślą, żeby wrócić. I został zbudowany w super lore, ciekawe postacie, naprawdę bardzo wyrazista fabuła tam była. I wszystko zostało później zniweczone filmem kończącym sagę Utreda, który polegał na tym, że wyrzucały wszystkie postaci i cały lore, jaki do tej pory zbudowaliśmy, żeby film kończący historię kręcił się wokół relacji homoseksualnej, bo nie umieściliśmy tego w serialu. I film był tak beznadziejny, że ja siedziałem, oglądałem to i miałem takie... Naprawdę nie ma tego, nie ma tego, nie ma tego, nie ma tamtego. To co to ma wspólnego z The Last Kingdom. Seven Kings need to die, die taka propa się ten film nazywał. I dla kontrastu oglądałem też film, gdzie cały, Cała fabuła była nakręcona wokół stricte relacji homoseksualnej. I on był świetny. Nie wiem, czy oglądałeś kiedyś. Gay sam w Nowym Jorku, czy jakoś tak to się nazywało. Nie, ale Kevin sam w Nowym Jorku tak. Tak, no w każdym razie tam był taki patent, że była sobie tam para gejów żyjąca w Ameryce, no i oni tam się, wiesz, rozstali, nie rozstali, tam cały wątek był, był o tym. No ale to od początku, włączając to, trochę nie przeczytałem opisu, więc nie, nie wiedziałem na co się pisze, ale ostatecznie no okej. Okay, fabuła się trzymała kupy, od początku wszystko się w miarę logicznie zarysowywało. I nagle w tym filmie nikt nie zrobił ebo, panowie, bo nie ma relacji heteroseksualnych, to na szybko coś wpierdolmy i zepsujemy cały lore. A mam wrażenie, że tak robi Netflix. Netflix tak wielu tak pro... robi generalnie. Jakbyśmy mieli mieć, jak to ktoś kiedyś powiedział w mebie, jakbyśmy mieli oglądać na Netflixie historię Adolfa H, no to Adolf H byłby i innego królem Somalii, Somali, innego koloru skóry i jeszcze byłby homoseksualistą, który bardzo kocha wszystkie nacje na świecie także tak to by zrobił Netflix, bo podejrzewam, bo tak jak ostatnie filmy, kiedy oglądałem, to były tak naprawdę półtora roku temu, ale ja się wtargnąłem w, w bardzo dobry serial to są te Wikingowie Valhalla tak, tak. Świetne dla mnie. wciąga bardzo, ale pomijając ten fakt, no to tam jeszcze nic nie zepsuli do tej pory, że ej, sorry, bo nie mamy przecież czarnoskórych wikingów. Nagrajmy jeden odcinek, tak, że pofarbujemy każdego na ten kolor skóry i na drugi odcinek już, już nie. Bo Netflix będzie się, będzie się bardzo czepiał tego, żeby, że dyskryminujemy innych. Mm. Mm. Tu też jest jeszcze kolejny aspekt, który możemy poruszyć, mianowicie podejście do historii, bo wiele krajów ma na przykład tak i, i tak, i to wiem po grach, że na przykład w Australii, jak wypuszczali Wolfensteina, bodajże w Australii, ale też tak. takie prawo jest w, w wielu państwach, że jeżeli gra toczy się podczas na przykład II wojny światowej, to nie ma swastyki, bo to może obrażać, i nie strzelasz do Adolfa Hitlera, tylko do jakiegoś tam innego. Ungi bungi, który łudzą, co podobnie do, wygląda do przywódcy Trzeciej Rzeszy. Mhm. Ja, ja rozumiem, że nie ze wszystkich aspektów, jako ludzkość, jeżeli chodzi o historię, możemy być dumni. Ale jeżeli chcemy, żeby błędy te nie powtarzały, to musimy pokazywać, jak to kiedyś wyglądało. Bo jeżeli pokażemy, że w Stanach Zjednoczonych, na przykład, wszyscy od zarania dziejów żyli ze sobą, w zgodzie, w harmonii, a to w zasadzie to Indianie sami wysłali zaproszenia Białym, jeszcze na Facebooku najlepiej, żeby, żeby tu przyjechali, a potem dowiemy się po cichu, że to w gruncie rzeczy Biali przyjechali niepytani na tę ziemię i wymordowali większość lokalnej ludności. My musimy o takich rzeczach mówić. Bo inaczej koło się zatoczy i my nawet o tym nie będziemy wiedzieć na Z, przyszłość. Netflix jakby zrobił rozpoczęcie ziemi, to na początku zamiast był wielkiego wybuchu, to na początku był Elon Musk, nie? który wykupił tak, nam tak. ziemię tak naprawdę i teraz żyjemy na tym. Tak, więc y, dlatego mówię, akurat w historii to jest o tyle kluczowe, że ja wiem, nie ze wszystkiego można być dumnym, ale trzeba pokazać to, jakie było, bo inaczej. To ja zawsze zatoczy koło. Ale. Jak nie będziemy jej pokazywać, to ona zatoczy to około trzy razy szybciej. Mhm. Nie, wy, nie wykluczysz tego. Tak samo to działa w dwie strony. Homoseksualiści na tym świecie byli, są i będą. To nie chodzi, że z, trzeba ich tępić. No Może też. Oj, teraz nie, nie pamiętam, ale jesteś. jakiś chyba przywódca. Aleksander Macedoński. Macedoński, o. To on też lubią sobie z chłopcami tamtego. I nie tylko, no, tak. nie, i jakby. Kultura starożytnej, Starażytna. Starażytna, kultura starożytnej Grecji była oparta I tam nie, nie mówił o tym źle, że o to tamtego. No tam były takie grupy zwolniczych, którzy uważały, że to jest, że to się przeciwstawia bogom i, tak, i, i czymś innym jeszcze. No, ale oczywiście takie to było od zanania dziejów i tak naprawdę to będzie cały czas, nie? Tak, ale wiesz, tylko że w tamtych czasach, w kulturze starożytnej Grecji i Rzymu. Oni też nie byli faworyzowani z tego tytułu. Jeżeli byli wojskowymi, to byli oceniani za osiągnięcia wojskowe, inżynierami inżynierskie i tak dalej. Nie możemy żadnej grupy społecznie traktować jak jajko. Mm -hmm. Homoseksualiści czy osoby niepełnosprawne są tak samo normalnymi ludźmi, którzy chcą żyć w społeczeństwie i ja przynajmniej mieliśmy dzisiaj taką dyskusję z jednym z naszym znajomym. Ja chcę mieć takie same problemy jak, jak ludzie w społeczeństwie. Ja nie chcę być traktowany lepiej od was, bo... Albo gorzej, no bo to też tak, Tak, no, no to wiadomo. Ale ja też nie chcę być traktowany, wiadomo, że gorzej to nikt nie chce być traktowany, no, tak? No tak? Ale nie chcę też być traktowany lepiej na zasadzie takiej, wszyscy klepią biedę i jedzą jedną kropkę chleba dziennie, a ja wyżeram się kurczakiem. Bo takie podejście odbiera ludziom cel w życiu. Więc każdej grupie społecznej trzeba zdać ten cel w życiu. A Polacy, akurat jeżeli chodzi o Polskę, to już politycy się powinni nauczyć. Im bardziej tępisz jakąś grupę, tym ona jest silniejsza. Bo Polacy są tacy, że jeżeli mówisz mi, a rząd mówi mi A, to ja powiem B. I zobacz, i Polska była przez lata krajem tolerancyjnym. Byli u nas Ormianie, Tatarzy, Żydzi, prawosławni, protestanci, muzułmanie, katolicy i, ta, i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że. Żeby u nas, w naszym kraju, w Rzeczpospolitej Bojga Narodów osiągnąć jakiś sukces, to trzeba być. było być dobrym naukowcem, dobrym duchownym, dobrym szlachcicem, w sensie umiejącym zarządzać swoim majątkiem i tak dalej, i tak dalej. Trzeba było być kimś. Mm -hmm. Rządzili nami władcy nieurodzeni nie w Warszawie czy Krakowie. Rządzili nami Jagiełło, rządzili nami Francuzi, Węgrzy, y dzikiejsi Białorusini. Liga, Litwini, tak. Więc i wtedy po prostu poglądy mogą w... czy to, kim jesteś, może wpływać na pewne aspekty. No ja nie pójdę kopać rowów, tak? Ja nie zostanę żołnierzem. Chociażbym chciał. Ja, nie wiem, wielu zawodów nie jestem w stanie wykonywać, ale to nie znaczy, że taka, o nie, no biedny kowales, a teraz my się nad nim będziemy rozczulać i będziemy, wiesz, traktować go jak... Jak nie wiadomo, jaki, nie wiem, skarb, żeby, on się, żeby mu się przykro nie zrobiło. Mm -hmm. W Norwegii, jak jeżdżę samochodem przykładowo, i przekroczę prędkość, to dostanę taki sam mandat, jak za przekroczenie prędkości dostałby na przykład, nie wiem, mój Tata Zisiek, czy, czy inny mm -hmm. tam Ach, Achmed. Owszem, państwo mi pomaga, żebym miał start na równi. Tak? Bo wiadomo, nie mam rąk, to nie mogę tego zrobić, to dostanę pomoc. No to. Ale nikt nie, ale ja nie leżę na. na... Witamy oczywiście dla, dla Was po sekundowej przerwie. Dla nas troszeczkę minus zleciało, gdyż no, trzeba było zatrzymać materiał. Michał, tak. mówiłeś o tym, że nie leżysz na. Na, na pieniądzach i mówiłeś coś tak. konserwatywnego. Tak, tak. chodzi spróbujemy po prostu to. O tak. jakoś połączyć po prostu. Tak, mi chodzi po prostu o taki schemat, że to, że teraz są osoby o konserwatywnych poglądach, to wcale nie oznacza, że ich będzie jakoś mniej. To może urzędowo nikt się do tego nie będzie przyznawał, ale i na jakieś 10-15 lat one faktycznie mogą zostać tłumczone i wyciszone. Ale później, jak tylko będzie jakiś, jakaś rysa na zbroi czy jakiś większy kryzys, to te osoby podniosą głowę i sytuacja się odwróci. To znaczy, dojdą do, ludzie, do władzy ludzie konserwatywni, którzy przeciągną to ten taki kompasik polityczny w Polsce na swoją stronę i państwo będzie bardziej konserwatywne niż było do tej pory. Zacznie z kolei tłamsić tych drugich, którzy im zaleźli za skórę, tak? mhm. I, to, i to tak będzie wiecznie w koło Macieju. I to tak zawsze działało. Wszelkie maści, okupa... Przepraszam. Wszelkie, maści, wszelkie maści okupacje, wszelkie maści tłamszenie zawsze długoterminowo tylko zwiększa siłę, yy, siłę zjawiska, które wyskoczy w nieodpowiednim momencie. Mhm. Wiedzą to dobrze osoby, właśnie takie jak osoby homoseksualne, które teraz wcześniej były skazywane za to, że kochały mężczyzn czy kobiety, będąc samemu tej samej płci, i teraz, i teraz mają swoje stowarzyszenia, mają swoje organizacje, które walczą o ich prawa i tak dalej. Jest zjawisko, które wystrzeliło, ale jeżeli ono się zapędzi w drugą stronę, to mówię, zatoczymy koło. Sytuacja wróci do punktu wyjścia. Dlatego i, I zawsze wraca do punktu wyjścia. Była moda na zachód, jest teraz moda na nasze. Była moda na to, że był rynek pracodawcy, teraz jest rynek pracownika. Była moda na nieposiadanie dzieci, za chwilę kompas się obróci w drugą stronę i jeszcze się okaże, że my i widzowie w naszym wieku będą mieli po piętnastkę dzieci, bo będzie taka moda. Wiesz o co chodzi? Więc, I potem te dzieci znowu nie będą chciały mieć dzieci, a ich dzieci będą znowu chciały mieć masę. Więc to działa w ten sposób od zawsze. I przejechało się na tym niejedno imperium, przejechało się na tym imperium rzymskie, starożytna Grecja, a z najnowszych przypadków Jugosławia czy ZSRR. I przejedzie się też na tym Unię Europejska, myślę. Prędzej czy później to wszystko wróci do konserwatywnego porządku. A ten konserwatywny porządek wywróci, wywróci się w liberalną czy socjalistyczną rewolucję i tak się będziemy bawić. Czytaj sejwa. Więc my, myślę, że my też możemy wczytać sejwa. Ja tutaj jeszcze y, głodziłem kiedyś segment z polskimi produktami, to też nie będę głodzić. no tak, wspierajmy ja. polskie produkty. Ja mam kanapki. Ja mam kanapki, także. Y, A czy tam czeka... są polskie sery i inne te? Zaskoczycie? Tak. Bo byłem w polskim sklepie. Także. Mm, Właśnie no. co do polskich sklepów, u, naj, u nas w Polsce ciężej dostać się do polskiego sklepu niż do zagranicznego lub franczyzy. Dasz swoją drogą, ale już zobacz, że tym, franczyz, tym franczyzom i tym wielkim zagranicznym koncernom wyrastają polskie odpowiedniki. Takie jak Dino, które już ma tyle samo sklepów, co Biedronka. To może nie są jeszcze tak wielkopowierzchniowe i nie wszędzie są, ale polskie już się rozrasta. Polskie produkty w każdych tych sklepach czy to jest zagraniczne czy nie się znajdują, nie? Jakby... Tak. Więc i też sektor właśnie też sektor bankowy ostatnimi czasy został odwrócony, że już jest 50 na 50 procent polskiego kapitału i 50 zagranicznego, tak? Mhm. Media lokalne też przez Orlen na przykład zostały wykupione od, bardzo, od Ringel Axel Springer. Więc sytuacja, czy tego chcemy, czy nie, znowu wraca na nasze, dobrze nam znane polskie tory. I ja oby tak dalej szło. To tak. tak. też odcinek. No, Myśmy mówili stricte o pracy, ale objęliśmy się jakby o każdym temacie po trochę. Mhm. Ja tak, mówię, tak upraszczając: Polska, kiedyś, Polska, dziś. Polska, kiedyś, Polska, dziś. Myślę, że to tak będzie nazwane po prostu. Ja od siebie osobiście nie mam nic do, do dodania. Oczywiście tam poruszyły się takie tematy, gdzie byśmy mogli zrobić kilka odcinków na raz. Mhm. Jak ty Michale, no Michale, kończ, kończ działalność. Nie, nie założyłem jeszcze firmy, ale tak. No dzisiaj taki luźniejszy odcinek, po, po prostu wynikło to z rozmowy. O możliwościach, jakie dzisiaj mamy, versus jakie mieli nasi przodkowie, a nawet jakie mieliśmy my sami kilka lat temu. I tak chcieliśmy się z, tym państwem, z Państwem o tym podzielić. Dajcie znać, jak Wy postrzegacie tę sytuację. Bo ja tylko mówię, że się Polska zmieniła. Nie mówię czy na lepsze, czy na gorsze. To już każdy to... oceni osobiście. Tak, naprawdę. tak a może, a może Waszym zdaniem nic się nie zmieniło i, też, tak chcielibyśmy, I też chcielibyśmy posłuchać. Także zapraszamy w razie czego do komentarzy. To były mikrofony w perspektywie. Ze mną ja byłem świecący się od słońca Michał Kawalec. Z wami był. Nie świecący się, szary, bar... znaczy może nie tak. szary, ale jestem w kolorach Bartosz Głodek. Rozma... tu tło Bartosz Głodek. To były mikrofony w perspektywie. Trzymajcie się, cześć. Czekajcie na coś, co będzie niedługo.